Od dziś można składać wnioski do trzeciej już edycji programu Moja Woda. Przyjmowane będą one aż do wyczerpania budżetu programu, który wynosi ponad 130 milionów złotych. W najnowszej edycji beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje wynoszące nawet 6 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Tak jak w poprzednich edycjach, program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania w poprzednich edycjach programu. Wnioski o wsparcie wraz z dokumentami potwierdzającymi zakup lub wykonanie instalacji należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2000 zł. Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 roku. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poinformowała, że do tej pory z dwóch edycji programu skorzystało ponad 43 tysiące beneficjentów, a wartość podpisanych umów wyniosła ponad 200 milionów złotych. Niska stopa bezrobocia niepokoi pracodawców, którzy mają coraz większe problemy ze znalezieniem nowych pracowników. Z badania barometru zawodów przeprowadzonego przez Gremi personel wynika, że największe braki kadrowe notowane są w przemyśle, gdzie obecnie czeka aż 23,5 tysiąca wolnych wakatów. Na brak pracowników narzekają także w branży handlowej, gdzie wolnych jest obecnie 16,5 tysiąca miejsc pracy. Pracownicy poszukiwani są również w budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności profesjonalnej, technicznej i naukowej. Z badania wynika ponadto, że brakuje przede wszystkim osób pracujących fizycznie. Z tego powodu coraz częściej agencje zatrudnienia specjalizują się w relokowaniu pracowników z zagranicy. Do pracy w Polsce przyjeżdżają osoby z Ukrainy, Uzbekistanu, Kazachstanu, a także Boliwii i Kolumbii. Według danych Biura Informacji Kredytowej w lipcu bieżącego roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało blisko 43,5 tysiąca osób wobec 14 tysięcy rok wcześniej. Jest to wzrost aż o 208,3%. Natomiast w porównaniu do czerwca bieżącego roku liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 97,5%. Średnia wartość nowo wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła około 410 tys. zł i była wyższa o 21% w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Z kolei w relacji miesiąc do miesiąca zwiększyła się o 7,4%. Jak zauważa główny analityk BIK Waldemar Rokowski, wzrost popytu na hipoteki spowodowany jest między innymi efektem dużego zainteresowania kredytem w ramach programu Bezpieczny Kredyt Dwuprocentowy. Jak poinformował Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, dotychczas w programie Bezpieczny Kredyt Dwuprocentowy złożono około 20 tysięcy wniosków i udzielono około 900 kredytów. Łączny limit akcji kredytowej na 2023 rok, dotyczący pomocy w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy, wyniesie 5 miliardów 200 milionów złotych. Natomiast limit dopłat do oprocentowania tych kredytów wyniesie 150 milionów złotych, poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Początkowo limit akcji kredytowej ustalono w wysokości 2,5 miliarda złotych, a na dopłaty do oprocentowania tych kredytów przeznaczono 100 milionów złotych. Jak informował wówczas minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, limit akcji kredytowej w miarę potrzeb będzie podwyższany do 10 miliardów złotych. O kredyt rolnicy mogą się ubiegać w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy do nich Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska i Kredyt Agrikol Bank Polska. Unia Europejska, Norwegia i Islandia zniosły dziś ograniczenia importowe nałożone na produkty spożywcze z niektórych regionów Japonii po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku, poinformowała Agencja Kyodo. Decyzję ogłoszono na podstawie wyników badań przedstawionych 13 lipca podczas szczytu Unia Europejska Japonia w Brukseli. Zniesienie ograniczeń poprzedziła też ocena Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wydana na początku lipca bieżącego roku. W oświadczeniu Unia Europejska zobowiązała władze w Tokio do dalszego monitorowania produktów spożywczych pod kątem radioaktywności, ze szczególnym uwzględnieniem ryb i wodorostów, a także do publikowania wyników badań. W 2021 roku wszystkie ograniczenia importu japońskich produktów spożywczych zniosły Stany Zjednoczone, Izrael i Singapur, a w ubiegłym roku zrobiły to Wielka Brytania i Indonezja. Ograniczenia utrzymywane są jeszcze w dziewięciu państwach, a w najbliższym czasie ma je znieść Szwajcaria. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że Rosjanie mobilizują więźniów odbywających karę lub zatrzymanych za przestępstwa lekkiej lub średniej wagi na okupowanych terenach. Ustalono również, że ranni w czasie walki nie będą mieli uchylanych wyroków, a osoby, wobec których prowadzone było śledztwo, zostaną oczyszczone z podejrzeń dopiero po demobilizacji. Sztab generalny podaje także, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały irańskimi dronami. Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła 23 z nich. Rosjanie wystrzelili również 5 rakiet oraz przeprowadzili 89 nalotów i 67 ostrzałów rakietowych są ofiary wśród ludności cywilnej. W odpowiedzi lotnictwo sił obronnych Ukrainy uderzyło w dziewięć rosyjskich baz, gdzie przebywali żołnierze i była składowana broń oraz inny sprzęt wojskowy, a także w trzy przeciwlotnicze kompleksy rakietowe. Zniszczyli także dziewięć dronów. Z kolei pod oddziały wojsk rakietowych i artylerii trafiły w 21 rosyjskich dział, stację radiolokacyjną, trzy punkty kontrolne, bazę ze sprzętem, dwa obiekty obrony przeciwlotniczej, bazę żołnierzy i dwa składy amunicji.